Szanowni Państwo, to co możemy zaobserwować za moimi plecami, to akcja, w której biorą udział zarówno mieszkańcy okolic Wrocławia, jak i podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych. Trwa teraz proces pakowania piachu do worków, które mają umocnić wał znajdujący się w podwrocławskich Łanach, w okolicach również Kamieńca Wrocławskiego. Cały czas tak naprawdę od kilkudziesięciu godzin te działania toczą się nieprzerwanie. Następnie te worki są grupowane w konkretnych miejscach po tym, jak już zostanie załadowany do nich piach, a następnie te worki są umieszczane na wale przeciwpowodziowym po to, aby podwyższyć wysokość tego wału. Może pokażmy też ten stan Odry, który ma miejsce, który jest wysoki i podwyższył się w ostatnich kilkudziesięciu minutach tak naprawdę o co najmniej kilkanaście centymetrów. To jest, proszę Państwa, tak naprawdę metr, może półtorej. To, co możemy tutaj zaobserwować, to nie jest naturalny bieg Odry. To również warto podkreślić. To jest rozlewisko, które powstało na skutek wylania Odry pod Wrocławiem. Ten właściwy nurt rzeki Odry, on tak naprawdę przepływa co najmniej 100, może 200 metrów nawet od nas. No, widzimy między innymi to, co niesie również za sobą rzeka, to, co niesie za sobą Odra, no, różnego rodzaju zanieczyszczenia, różnego rodzaju elementy też przyrody naturalnej, jakieś powalone drzewa, które znajdują się w tym momencie na polach w podwrocławskich Łanach i cały czas trwa ta akcja budowania wału przeciwpowodziowego. To, co również warto podkreślić. W 1997 roku pojawiła się koncepcja wysadzenia wałów przeciwpowodziowych w tym miejscu, który miałby zalać pobliskie miejscowości. Do tego nie doszło. Argumentowano to tym, że miano by wówczas uchronić Wrocław przed nadejściem tej wielkiej fali powodziowej, tej wielkiej wody. Jednak też badania pokazują, że nawet gdyby doszło do wysadzenia w powietrze tego wału, to i tak Wrocław zostałby zalany, a dodatkowo zostałyby zalane kolejne pobliskie miejscowości. Natomiast mieszkańcy są zdeterminowani i to bardzo, co możemy obserwować. Mieszkańców wspomagają podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych. To też warto podkreślić, że mieszkańcy nie są osamotnieni w tych działaniach. Również Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, trzy wozy strażackie pod mostem, pod wschodnią obwodnicą Wrocławia się znajdują. Może również pokażmy to, jak ta sytuacja ma miejsce tutaj, żeby Państwo też mieli troszeczkę taki ogląd wizualny na to wszystko, bo największe niebezpieczeństwo widzimy po prawej stronie, czyli rzeka Odra, rozlewisko Odry, które no w swoim tutaj biegu jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich, dla mieszkańców tych podwrocławskich miejscowości i najbliższe godziny zdecydują o tym, czy dojdzie po prostu do przelania się wody przez ten wał. Ten stan wody, stan Odry cały czas się podwyższa. To jest bardzo niebezpieczne dla mieszkańców. To jest istotne w tym kontekście, że trwa tu pełna mobilizacja mieszkańców wioski, ale nie tylko mieszkańcy Łan, nie tylko mieszkańcy Kamieńca, wiele osób, które mieszka na terenach niezalewowych, poprzyjeżdżali po kilkanaście kilometrów, czasami nawet z odległych krańców powiatu, mieli do pokonania dość dużą trasę, no, czasami naprawdę wynoszącą wiele, wiele kilometrów, więc my jesteśmy cały czas na miejscu, monitorujemy tą sytuację, jak tu wygląda, patrzymy na te przygotowania mieszkańców do nadejścia tej wielkiej wody, ale również warto wspomnieć o tym, co dzieje się we Wrocławiu i za chwilę opowie o tym Janusz Życzkowski. My zostajemy w Łanach pod Wrocławiem i na bieżąco śledzimy przebieg tej sytuacji. Dziękuję, Michał. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór z Wrocławia. Wrocławia, który przygotowuje się na nadejście fali kulminacyjnej. Ta spodziewana jest około 2 w nocy. I wtedy też okaże się, jak wiele wody przepłynie przez stolicę Dolnego Śląska i jakie szkody wyrządzi. Czy prognozowany najczarniejszy, no taki krytyczny scenariusz 3100 metrów sześciennych na sekundę sprawdzi się, czy też nie.
Dziś jako pierwsi spotkanie z powodzią, jeśli tak można powiedzieć, mieli mieszkańcy Słabowic i Marszowic. Tych dwóch osiedli, które to osiedla dotknęła woda z Bystrzycy. Do Bystrzycy wpada woda z zalewu Mietkowskiego. To południowy zachód Wrocławia i tutaj mówimy o podtopieniu niektórych dróg, mówimy o zalaniu działek, ogródków działkowych. Mieszkańcy przez cały dzień układali worki z piaskiem, układali obwałowania, które mają uchronić ich domy, zarówno domy jednorodzinne, jak i budownictwo wielorodzinne. To jest olbrzymi wysiłek, którego się podjęli, olbrzymi wysiłek setek osób, które pracowały zarówno na Słabowicach, jak i na Marszowicach. Tam właśnie dziś byliśmy z naszą kamerą i te miejsca pokazywaliśmy. No tak, fala kulminacyjna, która zbliża się do Wrocławia, oczywiście będzie testem dla rozwiązań hydrologicznych i hydrotechnicznych, które zostały wprowadzone po roku 1997. One częściowo już były testowane w roku 2010, wtedy zdały egzamin, ale jak wysoka będzie woda teraz, czy wały wytrzymają we wszystkich miejscach, to oczywiście pokaże czas. Trzeba też pamiętać, że woda na tym wysokim poziomie, najwyższym poziomie, będzie oddziaływać przez dłuższy czas i to również będzie sprawdzian dla infrastruktury, która tutaj we Wrocławiu funkcjonuje. Nie tylko zresztą we Wrocławiu, również w podwrocławskich miejscowościach, które również muszą liczyć się z oddziaływaniem tej wielkiej wody. Na koniec jeszcze zaproszenie dla mieszkańców Wrocławia, którzy być może w ten sposób również będą chcieli wesprzeć tych, którzy walczą z powodzią, przeciwdziałają jej, wspierają służby, same służby, mieszkańców zaangażowanych w akcję. Dziś o godzinie 20 na wrocławskim Ołbinie przy krzyżu misyjnym kościoła parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła odbędzie się spotkanie modlitewne właśnie w intencji naszej ojczyzny, w intencji wszystkich tych, którzy walczą z powodzią, wszystkich ofiar i także o pomyślność w prowadzeniu akcji ratowniczej. Dziś o godzinie 20 na wrocławskim Ołbinie przy kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Do zobaczenia.